o polskiej polityce w 2024 roku, o kohabitacji rządu z prezydentem, o tym, co się stanie z Kamińskim, Wąsikiem, Wawrzykiem, Soboniem i wieloma innymi politykami PiS-u po tym, jak prezydent przestanie rządzić i po tym, jak skażą ich niezawisłe, niezależne sądy. O tym, jak będą wyglądały wybory samorządowe w tym roku. Porozmawiałem w kolejnym odcinku programu Naprawdę z Krzysztofem Michałkiem, dawnym działaczem Zielonych, obecnie asystentem społecznym posłanki Klaudii Jachiry. A to wszystko w 102 odcinku programu Naprawdę. Witaj Krzysztofie po raz drugi w moim programie. Witam Cię Szymon, witam wszystkich słuchaczy Twojego kanału. No jednak byłeś tak, jeśli chodzi o pierwszą naszą rozmowę, no to byłeś przed wyborami, teraz już jest po wyborach. Trochę się u Ciebie pozmieniało, nie jesteś, że już tak powiem, partyjny, jakkolwiek to zabrzmi. I tak też często komentujesz, że tak powiem, życie polityczne, życie społeczne w tym kraju, no to powiedz mi tak szczerze, co byś sądził, no bo też nie chcę się rozwodzić, bo już temat Kamińskiego Wąsika, powiem Ci szczerze, też już mam go pomału dosyć. Jak widzisz rozwiązanie tej sytuacji? No bo jedni mówią, chociażby tak jak pan profesor Matczak, troszkę nie, czasami mam wrażenie, że odjechał, twierdzi, że dobrze by było, żeby Bodnar go wypuścił, że jednak żeby za poręczeniem, drudzy mówią, żeby nie, żeby dojeżdżać. Jak ty byś rozwiązał tę sytuację? No bo nie oszukujmy się, Wąsik i Kamiński i tak wrócili do więzienia, no bo jeszcze inne zarzuty na nich będą stawiane. No ale jak? Jak to zrobić? Jednoznacznie trzeba podkreślić, że nie są to więźniowie polityczni. Więźniem politycznym jest Andrzej Poczobut i inni na Białorusi opozycjoniści. Natomiast nasi panowie Wąsik i Kamiński są zwykłymi przestępcami, którzy odbywają karę za prawomocny wyrok. Dlatego nie zgodzę się z profesorem Matczakiem, szanuję jego poglądy i jego autorytet. Natomiast absolutnie nie możemy dopuścić do tego, aby ci ludzie znaleźli się na wolności, ponieważ są przestępcami. Musielibyśmy tak naprawdę wypuścić tysiące więźniów, bo żony nie są w stanie odkręcić zaworu ciepła albo nie są w stanie ugotować obiadu, bo zawsze to mąż robił. Więc nie możemy skupiać się na aspekcie ich przynależności partyjnej, tylko faktycznie ich działania i kary. I tutaj należałoby jednoznacznie postawić tezę, że może niepopularną, ale ja uważam, że tak jest, że PiS słusznie gra na to, że po prostu oni będą w tym więzieniu tak długo, dopóki im to politycznie się będzie opłacać. Pan prezydent mógłby ich jeszcze dzisiaj zwolnić z więzienia, stosując ponowny akt łaski, ponieważ ten poprzedni, jak wiemy, był nieskuteczny. Nie można, nawet w logice, nie można uwolnić czy uniewinnić człowieka, który nie jest prawomocnie skazany. Więc pan prezydent tego nie zrobi. Ta procedura, którą pan prezydent wszczął, będzie trwała jeszcze nie latami, ale miesiącami na pewno. I panowie Wąsik i Kamiński będą cały czas grać dla PiS-u na poparcie, na mobilizację ich fanatyków i zwolenników. No więc właśnie, bo też tak trochę przed rozmową wspomnieliśmy o panu prezydencie, bo też dzisiaj dosyć taką ciekawą opinię słyszałem w jednym z programów publicystycznych. Teraz nie pamiętam, czy to było w Polsat News, czy w TVN24. Jakoby mieli oni słyszeć, że prawdopodobnie akcja Dudy, po pierwsze z tym, że nie ułaskawił ich od razu, tylko że robi tę całą szopkę z procedurą ułaskawieniową. Pierwotnie mówiło się o tym, że to prawdopodobnie jest przez to, żeby trochę zrzucić odpowiedzialność na ministra Bodnara, na prokuratora generalnego. Ale też mają takie jakby przeświadczenie, że tak jakby Duda, po pierwsze, że tym, co zrobił, czyli po prostu no, przyjął ich jawnie, czyli było wiadomo, że i Kamiński, i Wąsik są w Pałacu Prezydenckim, z jakiego powodu, i też to, że wyjechał na spotkanie z Cichanouską, a nie zaprosił ją na przykład do Pałacu Prezydenckiego, tylko spotkali się w Belwederze, to, że było takie jakby swoiste wystawienie ich,
żeby po prostu na spokojnie służby mogli ich zgarnąć. I teraz pytanie, po pierwsze, którą byś z tych opcji się skłaniał, czyli czy faktycznie broni swoich przyjaciół, czy jednak ich wystawił? Jeżeli wystawił, to dlaczego? Czy przez to, żeby trochę nadbić kapitał polityczny PiS-owi? Czy jednak, bo chce grać na siebie, może z Mastalerkiem, no bo tak już wspomnieliśmy, trochę porozmawialiśmy przed rozmową, że Duda z Mastalerkiem chyba się tylko sami nawzajem rozumieją. Jak byś to ocenił w tej kwestii? W pierwszej kolejności absurdem jest, że w Pałacu Prezydenckim byli przetrzymywani ludzie, którzy mają odbyć karę więzienia. Więc ja nie wiem, czy Pałac Prezydencki zamienia się w ośrodek penitencjalny i zaraz zaczniemy przechowywać tam w ogóle masę więźniów, ale to już zostawiam do oceny widzom i słuchaczom. Natomiast ja skłaniałbym się do teorii, że pan prezydent absolutnie nie pomyślał nawet o tym, że służby mogą wejść na teren jego Pałacu Prezydenckiego. Traktował Pałac Prezydencki jako swój dom, jako jakiś obiekt nietykalny, do którego nie ma prawa nikt wstąpić bez jego zgody. No przeliczył się, nie ma nigdzie w żadnym kodeksie, w prawie zapisane, iż Pałac Prezydencki nie obejmuje aresztowań. Jeszcze sam PiS przecież zaostrzył prawo dotyczące właśnie aresztowania więźniów, aby to zrobić jak najszybciej i skutecznie. Dlatego służby zadziałały zgodnie z procedurami, które uchwalił PiS, więc można powiedzieć, że są sami sobie winni. No więc właśnie, no to jest chyba często powtarzane, że właśnie to, jak oni zadziałali w tej kwestii, no to faktycznie no są sami sobie winni, no bo nie wiem, czy nie przewidywali tego, że przegrają teraz, czy nie przewidywali tego, że w ogóle przegrają, bo tak, że tak powiem, zmanipulują opinią publiczną, chociaż tutaj też wchodzi w grę to, że jednak w kampanii wyborczej mieli doradców z Węgier, gdzie tam jest kompletnie inna sytuacja polityczna, a oni myśleli, że to jest dokładnie to samo, że tak jak na Węgrzech będzie trzecia kadencja, tak jak była trzecia kadencja Fideszu, tak jest tutaj trzecia kadencja PiSu, że to będzie kadencja konstytucyjna być może, nie wiem, ktoś tak może mówił Kaczyńskiemu, a jednak okazało się inaczej, że co prawda, no bo to trzeba zaznaczyć, że PiS wygrał te wybory, no ale nie ma zdolności koalicyjnej z nikimkolwiek, nawet mam wrażenie, że z Konfederacją, chociaż tutaj mam wrażenie, że też są gdzieś dwa różne światy, bo Bosak może by trochę chciał się przytulić do PiSu, bo im brakuje trochę fruktów. Z drugiej strony Mentzen, no Mentzen żyje też w swoim świecie trochę jak jego były szef Korwin, więc po prostu, no jest ciekawie w tej polityce, a tak, no bo wiadomo, też no już jesteśmy trochę na półmetku, po półmetku pierwszego miesiąca 2024 roku. Jak byś miał ocenić ten 2024 rok? No bo nie oszukujmy się, to będą dalej wybory i samorządowe, w których też gdzieś tam kuluarowo już wspomniałeś, że chciałbyś wystąpić gdzieś jako gracz polityczny. Wybory europejskie, w których znowu mówiono, że być może gdyby udało się wcześniej ułaskawić Kamińskiego, Wąsika, może ich tam wystawić i na ciepłe posadki do Brukseli wysłać. No i ogólnie, no nie oszukujmy się, jest ta sytuacja taka, że no mamy pierwszy, będzie to, jest to pierwszy pełny rok rządów nowej władzy. Jak byś miał to ocenić? Czy uda się, nie wiem, poza Kamińskim, Wąsikiem kogoś innego jeszcze wsadzić do więzienia bez ułaskawienia Dudy? Albo czy po prostu, no jak to będzie wyglądać, jak też ta będzie wyglądać współpraca z Dudą, czy się, nie wiem, opamięta, czy się będą potrafili dogadać chociażby w kwestii ustawy medialnej, no jakbyś oceniał ten rok, który już mamy. Zaryzykuję teorię, że nie Wąsik i Kamiński do Europarlamentu, ale może ich żony. W końcu stały się gwiazdami internetu, więc kto wie. Też czytałem w Okopres, że Julia Przyłębska jest przymierzana do startu w Europarlamencie, więc mogą być bardzo ciekawe kandydatury. Natomiast już przechodząc do podsumowania aktualnego rządu, ja się niezwykle cieszę z tego, że rząd składa się z tak wielu środowisk. Demokracja polega na tym, aby rozmawiać, aby się spierać, ale kulturalnie. Dzięki temu, że mamy rząd od centroprawicy, centrokonserwatywnego PSL-u, po Polskę 2050, po już bardziej lewicowe bloki Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Więc dzięki temu, że jest tak wiele środowisk, możemy wypracowywać dobre rozwiązania dla każdej ze stron. I tutaj nie chodzi o to, aby się spierać na to, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze, tylko żeby działać rzeczywiście dla ludzi, nie dla fanatyzmu, tak jak PiS miał dowolność. Miał swojego prezydenta, miał większość w Sejmie, mógł realizować co chciał i widzimy, że pan prezydent Duda to nie jest prezydent Polski, tylko to jest prezydent PiSu i na każdym moim TikToku to podkreślam.
ponieważ już tak wiele razy pokazał, że nie jest niezależny, że będzie działał dokładnie tak, jak Jarosław Kaczyński z Nowogrodzkiej mu zaśpiewa, więc prezydent Duda nie przewiduje, aby współpracował z nowym rządem. Musimy niestety liczyć się jeszcze półtorej roku z obstrukcją prawną, z szukaniem wyjść poza ustawowymi, natomiast nadal, żeby były zgodne z prawem i z konstytucją, ponieważ pan prezydent Duda nie będzie realizował programu nowej władzy, nawet jeżeli będzie to program dobry dla Polski. On już dawno skreślił swoją szansę na międzynarodową karierę, jak mógłby zrobić, więc niestety teraz będzie walczył jedynie o przywództwo po Jarosławie Kaczyńskim, kiedy on już odejdzie na zasłużoną emeryturę, czego mu serdecznie życzę. No to wtedy w takim razie byś widział pojedynek typu Duda-Morawiecki, no bo też słyszeliśmy, że Morawiecki powiedział o tym, że bardzo aspiruje do tego, żeby być nowym prezesem PiS-u, gdy Kaczyński odejdzie. Za co podobno został ostro zrugany, chociaż ja już to przewidywałem, jak tylko się dowiedziałem o tym, że Morawiecki to powiedział, został ostro zrugany przez prezesa Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej. A nie oszukujmy się, chyba każdy z pisowców, który gdzieś tam kiedyś przebąkiwał o tym, że mógłby być następcą, mógłby zastąpić Kaczyńskiego, został odsyłany tak naprawdę w polityczny niebyt. No mamy prosty przykład, chociażby Marcin Masalerek, który przecież też był wskazywany, że to on nas zastąpi Kaczyńskiego. No przez całe 8 lat rządów PiS-u praktycznie nie istniał w przestrzeni publicznej. Więc jakbyś to widział? Faktycznie pojedynek Duda-Morawiecki albo nie wiem, Duda-Masalerek-Morawiecki, czy jednak nie? Powiem tak, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i może być pojedynek Morawiecki-Duda, ostatecznie frukta zbierze Mariusz Błaszczak. Widać, że jest najbardziej zaufanym człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego, siedzi obok niego w ławach poselskich i nie wiem, czy to będzie dobre przywództwo. Mariusz Błaszczak nie jest typem człowieka, który zjedna wszystkie środowiska od Zbigniewa Ziobry po tam różne właśnie struktury od Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina. Po prostu PiS po odejściu Jarosława Kaczyńskiego się rozpadnie. To się zresztą już będzie działo. Ich trzyma jedynie zarządzanie przez konflikt, o którym już też wspominałem, jak byłem u ciebie w kampanii wyborczej. Więc oni będą szukać tak długo konfliktów, tak długo różnych powodów, aby mobilizować swoich fanatyków, co będzie im dodawało jeszcze procentów tego twardego betonu, tego żelaznego elektoratu. Natomiast ten elektorat też przekona się, oglądając aktualnie wolne media, że nie warto głosować na PiS, ponieważ to są działania mafijne. To nie jest partia demokratyczna. No więc właśnie, a powiedz mi tak, bo no obserwowaliśmy obydwaj to, co się działo z TVP 20 grudnia, 21 grudnia. Te trochę no myślę, że dla wielu zabawne sytuacje, kiedy to o 12, czy o 15, czy o 17 pojawił się zamiast bocznych BDM wiadomości i Teleekspresu dżingiel jedynki, o 18 dżingiel dwójki zamiast panoramy. I jak byś to ocenił? No bo też już nawet nie mówię o kwestiach politycznych i prawnych, no bo tutaj też faktycznie dwojako to można spojrzeć, no bo faktycznie nie bez powodu Sienkiewicz wstawił likwidatorów zamiast tych władz TVP, tak jak Tomasz Sygut. To jednak samo to, że niestety, mówię tutaj otwarcie niestety, Telewizja Republika ma teraz drugą oglądalność, jeśli chodzi o kanały informacyjne za TVN24, bo to, że wyprzedzi TVP Info przez jakiś czas to było pewne, ale też wyprzedziła chociażby Polsat News, też dosyć mocno przecież stawiane, chociaż nie aż tak wysoko jak TVP Info i TVN24, no ale jednak była ta mocna trzecia pozycja. Tak teraz mamy na pierwszym miejscu TVN24, na drugim jest Telewizja Republika, na trzecim Polsat News, na czwartym chyba dopiero od niedawna TVP Info, bo też jakiś czas chyba Wydarzenie 24 miało wyższą oglądalność niż TVP Info. I to, że 19.30, chociaż mam wysoką oglądalność, no bo wiadomo, że tutaj też są przyzwyczajenia, to jednak nie jest to tak samo wysoka oglądalność, jak była przez pierwsze czy drugie wydanie. Jak myślisz, z czego to wynika i czy byś ty jako osoba, no, która też się gdzieś tam zna na mediach, co prawda na tych bardziej nowych mediach, ale czy byś jakoś trochę to inaczej zrobił mimo wszystko? Jeśli chodzi o Republikę, musimy pamiętać, ile osób zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że wyborcy Konfederacji też
będą bardziej chętni do oglądania Republiki aniżeli TVN-u. Więc gdzieś ta luka ich fanatyzmu, bo z tego co już widziałem, to zostali ludzie przy TVP, którzy nie są fanatykami PiS-u, którzy nie są takim twardym elektoratem, który cokolwiek się wydarzy, oni nadal będą trwać przy PiS-ie. Więc oni musieli gdzieś się zgromadzić. Republika aktualnie jest chyba jedyną, no obok telewizji Trwam, takim medium, które faktycznie szerzy tą prawicową narrację i sprzyja otwarcie PiS-owi. Więc... Jest jeszcze w Polsce.pl, ale to jest marginalna stacyjka i ma marginalną oglądalność. No, to podejrzewam, że większość ludzi nawet nie zna, ja też pierwsze słyszę. Natomiast jeśli chodzi o samo przejęcie TVP, ciężko mi nazwać to przejęciem, bo bliskie są mi słowa wielu osób, polityków, którzy mówią, że jest to oddanie mediów publicznych obywatelom. Na te media składamy się wszyscy w podatkach, dlatego oczywiście sam fakt, samo to, co się stało z mediami i z TVP, takim ostrym przejęciem, mogło wizerunkowo wyglądać źle. I tutaj nie ma co nawet powątpiewać. Natomiast jest mi też bliskie to, co powiedziała dzisiaj w Radiu Z Joanna Scheuring-Wielgus, że jeżeli słyszymy, że u sąsiada dzieje się krzywda, to należy reagować. Nieważne w jaki sposób, ważne, że możemy uratować dziecko, żonę, kogokolwiek. Tam dzień i noc lał się hejt. Hejt wymierzony w wiele osób. Nie tylko w Donalda Tuska, nie tylko w Romana Giertycha i innych polityków opozycji. Tam się lał hejt i tam są ofiary tego hejtu. Tak jak powiedział minister Sienkiewicz, przytaczając pana prezydenta Adamowicza, przytaczając Mikołaja Filiksa, tam są ofiary tego hejtu. To należało jak najszybciej zatrzymać i tak zostało to zrobione. Pozostawiam prawne aspekty prawnikom, nie jestem prawnikiem. Uważam, że można to było zrobić prawnie również w inny sposób. Można było od razu ogłosić upadłość i wprowadzić likwidatorów. Wtedy absolutnie nie byłoby żadnych możliwości do wykorzystywania, że uchwałą Sejmu zostały podjęte jakiekolwiek działania, ponieważ nie zostały uchwałą Sejmu podjęte. Jeżeli chodzi o Radę Mediów Narodowych, Trybunał Konstytucyjny przyznał, że po prostu z ustawy wyrzucił to ciało jako decydujące o zarządzie. Więc mamy taki bałagan prawny aktualnie, że sądzę, że nie jeden prawnik będzie się z tym spierać. No więc właśnie, no bałagan prawny mamy taki, że chyba w każdej kwestii możemy mieć problem, no bo nie oszukujmy się, chociażby wspominana przez nas sprawa Kamińskiego i Wąsika, no to jest typowy bałagan prawny, a jeszcze większy by był, gdyby faktycznie Duda ułaskawił obu panów od razu, no bo wtedy tak na dobrą sprawę mamy sytuację. Ułaskawienie pierwsze, ułaskawienie drugie za to samo i no ciężko jest gdzieś tam wyrokować. To jest tak samo chociażby jak z prokuratorem krajowym, który nie był nim tak na dobrą sprawę i teraz co zrobić? I tak samo z neosędziami. Czy te wyroki uznawać mimo wadliwości ich wydania, czy w przypadku, kiedy na przykład, nie wiem, jakiś morderca, który jest skazany na dożywocie, miałby nagle po prostu, nie wiem, zostać wypuszczony, no bo nie wiem, inny sąd by powiedział, dobra, to było skazanie przez neosędziego, więc cofamy to wszystko i od nowa i wychodzisz pan z więzienia i chodzisz sobie na wolności? Czy jednak, że tak powiem, zagryzamy język i mówimy, dobra, tych ludzi nie uznajemy, nie są sędziami, ale to, że wydali te wyroki, no bo jest masa wyroków, czy to właśnie, czy chociażby w sądach rodzinnych, czy w sądach karnych, czy w sądach administracyjnych z neosędziami. I co teraz z tymi wyrokami zrobić? Jak myślisz? Ciekawym pomysłem jest pomysł Konfederacji o resecie konstytucyjnym i usunięciu wszystkich sędziów, wszystkich najważniejszych ludzi w organach Sądu Najwyższego, w Trybunale Konstytucyjnym i powołanie ich na nowo przy zgodzie wszystkich opcji politycznych. Tylko w praktyce to się nie uda. Nie dogada się PiS z aktualną władzą ze względu na to, że PiS działa jak dyktatura, autorytarnie. Oni mają poustawionych tam swoich ludzi, którzy pomimo braku władzy ustawodawczej w Sejmie będą nadal tworzyć takie zasieki, które będą uniemożliwiać przeprowadzanie prawa przez porządek konstytucyjny.
Tak jak wspomniałeś, pan Barski, pan prokurator krajowy, został powołany nielegalnie, a jednocześnie, jak widzimy, nadal sobie jest. PiS uznaje, że on jest legalny, nowa władza, że jest nielegalny. I tak mamy w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym, w KRS i tak dalej, i tak dalej. Więc cóż można byłoby tu zrobić? No nie jesteśmy w stanie podważyć tysięcy wyroków, które zostały wydane przez ostatnie 8 lat, ponieważ to już sprawiłoby, że mielibyśmy totalny bałagan prawny. Natomiast możemy sprawić, aby od dnia dzisiejszego, od 13 grudnia 2023 roku, wyroki, które były wydawane przez tak zwanych neosędziów, po prostu były uznawane za nieważne, albo neosędziowie przechodzili procedurę legalną, zgodną z polskim prawem, z polską konstytucją. No więc właśnie, no bo to mówię, no to będzie ciężki do posprzątania i no nie oszukujmy się, to jest jeszcze gorsza sytuacja niż za PRL-u, no bo faktem no wtedy wszystkie te instytucje działały, nie byli wymieniani ci ludzie, za co też PiS zresztą miał wiele zarzutów, że przecież ta osoba jest gdzieś tam powiązana z komunizmem, ta osoba. A jednocześnie w ich szeregach ile jest osób powiązanych z komunizmem? No więc właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest takie dwulicowe, bo z jednej strony krytykowali, tu też patrzę przez pryzmat TVP, wyrzucili Fajbusiewicza, bo uznawali, że był człowiekiem PRL-u, że był człowiekiem związanym z komunistami, ale zostawili Bogdana winną panią Jawierowicz, która jest od 40 lat w TVP i prowadzi sprawę dla reportera praktycznie no, od zakończenia stanu wojennego. Mhm. Więc to jest taka trochę dwulicowość. No nic dziwnego, nic nowego w PiSie. Trochę tak jak na tej zasadzie, że mamy wielce bogobojnych, a połowa jak mniej więcej pisowców to są osoby rozwiedzione, zdradzające. Czy tak jak pani była ministra kultury Chorosińska, która odchodziła od męża, wracała, on odchodził, on wracał i chyba wychowują piątkę dzieci, z czego trójka tylko chyba jest ich własna. Tam była prawdziwa woda na sukces. No więc właśnie, a raczej poglądy konserwatywne z modą na sukces nie mają nic wspólnego, chociaż Trump by się chyba kłócił. Więc po prostu no to jest taka zasada. No i trochę też chcę tak nawiązać do tej mody na sukces, no bo nie wiem, czy słyszałeś też trochę kolejną spowiedź agenta Tomka a propos tego, co mówił w sprawie Kamińskiego, Wąsika i innych współpracowników, którzy mieli mieć mały wyjazd za nasze pieniądze do Wiednia i tam zabawiać się z dziewczynkami przez 2 dni. 2 noce jeszcze rozumiem, ale 2 pełne doby no to trochę już faktycznie grubo. I jak byś to oceniał? No bo też nie wiadomo, czy agent Tomek jest wiarygodny, czy nie. Z drugiej strony mieliśmy też doniesienia o tym, co wyrabiał pan marszałek Kuchciński, kiedy był marszałkiem pod Przemyślem z paniami, nieletnimi paniami z Ukrainy. Jak byś to też ocenił, czy to jest prawda i czy tak naprawdę dowiemy się tego wszystkiego, co tak naprawdę oni robili, no bo wiemy, że niektórzy mają te taśmy, które mają na PiS, ale czy będzie ktoś odważny, kto te taśmy wykorzysta? To jest dobre pytanie, czy znajdzie się ktoś odważny, ryzykujący swoim życiem, ponieważ znamy z historii osoby, które miały teczki, miały taśmy i dzisiaj już z nami ich po prostu nie ma. Dlatego ja uważam, że agent Tomek w pierwszej kolejności jeszcze dziś powinien zostać świadkiem koronnym, powinien mieć ochronę całodobową. Czy on mówi prawdę, czy nie, to powinny zweryfikować sądy, to powinno zweryfikować postępowanie karne. No to nie my jesteśmy tutaj sędziami, aby wyrokować jego prawdomówność. Natomiast słuchając już zeznań przed Komisją Śledczą Michała Wypija i Jarosława Gowina, jednoznacznie widzimy, że państwo PiS działało jak zorganizowana grupa przestępcza, jak mafia, więc takie doniesienia, że w nagrodę za dobre działanie, dobre dla społeczeństwa, tak naprawdę to było tylko dobre dla Prawa i Sprawiedliwości, mieli możliwość spędzenia 2 dni z pięknymi paniami w Wiedniu. Za nasze pieniądze tak naprawdę, więc ja uważam, że powinniśmy jak najbardziej się przyjrzeć tej sprawie, zapewnić właśnie ochronę i status świadka koronnego agentowi Tomkowi i uważam, że zespół do spraw rozliczeń pod przewodnictwem Romana Giertycha jeszcze ujawni nam tak wiele przekrętów, które robiło Prawo i Sprawiedliwość, że w tym momencie nawet nie przewidujemy, jakie czynności odbywały się za nasze publiczne pieniądze. No więc właśnie, tym bardziej, że mam wrażenie, że PiS sobie sam kręci na siebie bata, no bo okej,
można by rzec, załatwili Le Pera. No bo nie oszukujmy się, no raczej oni mieli ten największy interes, o ile to nie było to, co było, jeśli chodzi o Andrzeja Le Pera. Zostawili Giertycha. Giertych w łatwy sposób sypie i może sypać dalej. Mamy teraz drugi przykład Gowina. Gowin, okej, okay, nie aż tak odważnie jak Michał Wypin, ale też trochę sypał, też używał takich argumentów, które nie były znane szerszej opinii przez nawet te ostatnie 3 lata, jeśli chodzi o wybory kopertowe. I oni dalej są. I istnieją w przestrzeni publicznej. I raczej twierdzę, że ich zniknięcie, chociaż z Giertychem przecież próbowano, bo przecież prawie by wylądował w szpitalu, no to jednak trochę byłoby z tym ciężko. A też mamy z drugiej strony no takie osoby jak Dawid Kostecki, przecież bokser, który w więzieniu, a propos też afery przemyskiej, afery rzeszowskiej z marszałkiem Kuchcińskim, no powiesił się prawdopodobnie należąco, no to jest trochę chyba aż za bardzo dziwna sprawa, żeby po pierwsze bokser, po drugie ktoś mający taki respekt, a po trzecie no w taki sposób, że tak powiem, odebrać sobie życie, no to jest raczej chyba nierealne, żeby należąco to zrobić. Że po prostu oni sobie kręcą takie na siebie baty, że nie wiem, albo myślą, że ludzie myśląc, że to jest tak abstrakcyjne, to nie wiem, nie będą zwracać na to uwagi, czy po prostu, nie wiem, pojedynczy posłowie PiS-u, albo nawet ci liderzy, tak jak mówiliśmy, że oni by się pozagryzali też po tym, jak Kaczyński odejdzie, że oni na siebie mają wzajemnie takie haki, że po prostu udostępniają takich ludzi, trzymają ich, no bo im się przydadzą, bo przecież dobrze wiemy chociażby, co z Ziobrą jest, chociaż... Znaczy inaczej, no Ziobrą nie wiemy, co jest, no bo zniknął z przestrzeni publicznej i podobno jest chory. No ale no on ma haki na Kaczyńskiego, Kaczyński ma na Ziobrę, Gowin podejrzewam też jakieś ma haki na Kaczyńskiego, Kaczyński na Gowina, no bo nie bez powodu też przecież z Gowinem nie było też za wesoło, jeśli chodzi o zdrowie. Chociaż to akurat prosta sprawa, bo po prostu prawdopodobnie go zaszczuli. O czym też się myślę, też nie chcę do końca przyznać, no bo jednak może też ma na myśli to, że nie wiem, nie będzie o tym głośno mówił, no bo chce wrócić do polityki i po prostu, nie wiem, opowiadając o swojej chorobie, nie wiem, wykaże słabość. No ale jakbyś to po prostu myślał, czy faktycznie będzie ta osoba i czego jesteśmy być może w stanie się jeszcze dowiedzieć o tej zgrai ludzi i po prostu, no jak to będzie wyglądać, czy faktycznie zobaczymy taki trochę w polskiej wersji proces norymberski, bo nie chcę mówić berzę kartuską, no bo to już by była gruba przesada i to jest niemożliwe w polskich warunkach, to prędzej by PiS zrobił taką rekonstrukcję, gdyby zdążyli, no ale żeby faktycznie takie procesy norymberskie czy Trybunał Tokijski z ludźmi zamieszanymi od podstaw, tak jak Wawrzyk i jego współpracownicy do samej góry typu prezydent Duda, premier Morawiecki, premier Szydło, marszałek Witek czy marszałek Kuchciński? Uważam, że tam wystarczy, że wyłamie się jedna osoba, jedna cegiełka z tego domu po prostu zniknie. Wtedy cały dom poleci. Więc musiałaby faktycznie jedna wpływowa osoba, która zna wszystkie szczegóły wszystkich afer PiS-u, sypnąć. I wtedy mielibyśmy sytuację taką, jak mówisz, że byłyby prawdziwe przesłuchania i wtedy dowiedzielibyśmy się szczerej prawdy o tym, co się działo w naszym państwie od 2015 do 2023 roku i 2005-2007. Natomiast czy to się uda? Nie wiem, czy jestem na tyle dużym optymistą, ponieważ każdy pierwsze, co bierze przed swoje oczy, to swoje bezpieczeństwo, swoje życie, życie swoich najbliższych. Więc bałbym się na ich miejscu powiedzieć rzeczy, które wiem, ponieważ obawiałbym się o życie, o zdrowie swoje, swoich najbliższych, więc musieliby mieć 100% pewność, nie 99,9, tylko 100% pewność, że to, co powiedzą, nie zostanie absolutnie wykorzystane przeciwko nim i każda osoba, która będzie zamieszana w to, każda osoba, która odpowiedzialna jest za daną aferę, będzie siedzieć w areszcie, będzie siedzieć w więzieniu. Więc do tego czasu nikt nie wyłamie się z tego systemu i nie powie całkowitej prawdy, obawiając się o swoje życie, bo tak jak wspomniałem, działania PiS-u przypominają działania mafii, a nie rządu w demokratycznym państwie. No więc właśnie,
To myślisz, że będzie więcej takich soboniów, którzy będą powtarzać 150 razy tę samą odpowiedź po wygłoszeniu oświadczenia, czy jednak jakie będą próbowali innej taktyki? No bo nie oszukujmy się, myślę, że chyba większość, nawet jeżeli ktoś jest związany z PiS-em, popierał PiS, a też znam takie przypadki, no niezbyt pochlebnie się wypowiadały na temat Artura Sobonia i jego stylu po prostu. Wypowiedzi. Pamiętajmy, że oni patrzą, każdą sytuację analizują pod względem poparcia sondażowego. Jeśli zobaczą, że wersja Artura Sobonia po prostu powoduje spadki sondażowe, spadki poparcia, będą realizować inną taktykę. Polityka to jest taktyka, to jest strategia. Więc do tego czasu, kiedy zobaczą, że coś przynosi im frukta, będą to kontynuować. Tak jak właśnie z Wąsikiem i z Kamińskim, tak samo w tej sytuacji. Widząc, że nawet ich zwolennicy widzą podejrzenie, jak można nie odpowiadać na zadane pytanie, mają wątpliwości, muszą jak najszybciej te wątpliwości zgasić. Więc jaka będzie ich taktyka? Dowiemy się tego przy najbliższej komisji, kiedy będzie przesłuchiwany Jacek Sasin. Na pewno też powie coś w swojej swobodnej, luźnej wypowiedzi, co ma oczernić aktualną władzę i pokazać, jak PiS działał szlachetnie, jak dobrze, jak po prostu dbał o zdrowie i życie obywateli. A co później się stanie z pytaniami, szczególnie członków komisji aktualnej władzy, tego nie jestem w stanie przewidzieć i nie wiem. No więc właśnie, no trochę teraz przejdźmy może na drugą stronę barykady, na stronę rządową. No bo też w ostatnim tygodniu mieliśmy taką sytuację, że została wypuszczona, nie wiem, czy to kaczka dziennikarska, czy po prostu informacja, że elektrownia na Pomorzu, elektrownia atomowa miałaby zostać przeniesiona w inne miejsce jednak, w tamto poprzednie, i że po prostu to też opóźni o kilka lat jej budowę, co też no zagrozi nam trochę energetycznie, bo będziemy dalej musieli opierać się głównie na węglu. I zostało to naprawione przez panią minister klimatu, że jednak nie, że jednak ciągniemy to dalej, no bo też no, zasugerowała się tym, że po prostu no, będzie to długo trwało, że będzie trzeba naprawiać to na nowo. I jak myślisz, czy to wynika faktycznie z jakichś tarć wewnątrz koalicyjnych? No bo też wiemy, jaki różny jest stosunek jednak u was, znaczy już nie u was, w Partii Zielonej, jeśli chodzi o atom. Czy jednak po prostu to wynikało z jakiejś kaczki dziennikarskiej, jakiegoś po prostu próbowania jątrzenia między jednym obozem rządzącym, znaczy jedną częścią obozu rządzącego, a drugą? Myślę, że to właśnie jest to, czyli tak jak było z panią minister Zielińską, kiedy mówiła zupełnie o czymś innym, natomiast nieżyczliwi ludzie próbowali wyszukać, że ona popiera przejście na 90% ten cel klimatyczny. Już zaczęła się afera, pani minister Hennig-Kloska musiała reagować, że absolutnie to nie tak, jak powiedziała pani minister Zielińska, więc tutaj mamy tarcia pod względem złych informacji dziennikarzy, a dziennikarze prawicowi będą szukać najmniejszego szczegółu, aby poróżnić koalicjantów. Jak wspomniałem, mamy bardzo wiele środowisk w koalicji rządzącej, dlatego gdyby wszyscy myśleli dokładnie tak samo, byliby w jednej partii, a nie w kilku. Natomiast jeśli chodzi o elektrownię atomową, musimy pamiętać o jednej kwestii, a mianowicie, że te zamówienia realizował PiS. PiS nie dbał absolutnie ani o wydatki, ani o to, żeby to było skuteczne i dobre. PiS dbał o to, jak im się po prostu pod względem interesów to opłaci. Więc podejrzewam, że mieli jakieś machlojki z danym państwem przy danej realizacji danego projektu. Dlatego postawiono na to. Ale też nie wolno rezygnować z czegoś, co PiS zrobił tylko dlatego, że PiS to zrobił, żeby, tak jak wspomniałeś, nie opóźniać realizacji projektu, który jest dla nas niezwykle istotny, aby odciążyć proces węglowy, ponieważ on musi się toczyć i musi jak najszybciej zniknąć z naszego miksu energetycznego, jeżeli chcemy jakkolwiek ratować nasz klimat, widząc pomiary nadajników czystości powietrza. My ciągle równamy się jedynie z Chinami i z Indiami pod względem czystości powietrza, co jest skandalicznie, po prostu no, dla mnie jest nierealnym, aby żyć w kraju, w którym jest tak zanieczyszczone powietrze. No więc właśnie, no trochę dygresja, no bo sam byłem tego świadkiem bodajże, nie wiem, tydzień czy półtora tygodnia temu, gdzie wręcz w Poznaniu można było to powietrze jeść. Było tak ciężkie i było tak straszne, że
pójście bez maseczki graniczyło wręcz po prostu, mówię, z problemem z oddychaniem dla zdrowego człowieka, tak jak ja, z takim posmakiem typowo metalicznym w ustach, na języku, w nosie po prostu też było czuć to, jaki jest straszny no, jakość tego powietrza i to nie było tylko widać, ale też po prostu czuć, więc no trzeba coś z tym zrobić, no bo to nie będzie dobrze wróżuch na przyszłość dla naszej planety. No dobrze, i tak wracając trochę płynnie znowu do naszych kochanych partii opozycyjnych. No też w ostatnim czasie mieliśmy aresztowanie Piotra Wawrzyka. I tak trochę z domysłów. Jak twierdzisz, bo też były dwie różne wersje. Jedni twierdzili, jeśli chodzi o rządzących, że to PiS zlecił, że jeszcze prokuratura pisowska zleciła to aresztowanie, żeby po prostu uniemożliwić Wawrzykowi odpowiadanie przed komisją śledczą do spraw wyjaśnienia afery wizowej, a z drugiej strony mówiono, że po prostu to też ułatwi sprawę, no bo Wawrzyk mógł gdzieś odlecieć, nie wiem, jakiś kolejny Albańczyk mógłby go przygarnąć albo coś takiego jak z handlarzem bronią. Jak myślisz, która z tych wersji byłaby bardziej prawdopodobna? Czy jednak faktycznie ułatwi to przesłuchanie pana Wawrzyka, czy jednak utrudni? Najchętniej odpowiedziałbym, jak Jarosław Kaczyński czy Mariusz Błaszczak, nie znam, nie słyszałem, nie wiem o kogo chodzi. Natomiast już mówiąc całkowicie szczerze i na poważnie, prawdopodobnie chcą mieć w jednym miejscu Piotra Wawrzyka, aby faktycznie nie zdążył uciec, aby wziął na przykład całą winę na siebie, aby nie powiedział tego, co wie. Bo podejrzewam, że to jest ten jeden z przypadków, o których niedawno rozmawialiśmy, czyli ma dość dobrą wiedzę, natomiast na ile będzie opłacalne sprzedanie jej i zapewnienie jemu bezpieczeństwa, tego już niestety nie wiemy. Natomiast komisja śledcza go przesłucha tak czy siak. To absolutnie areszt czy osadzenie nie jest przeszkodą przy przesłuchaniu, ponieważ przesłuchanie może się odbyć albo w areszcie, albo świadek może przy obecności służb być po prostu przesłuchiwany. Dlatego tutaj mamy kolejny wymiar działania państwa PiS, które było zamieszane w korupcję, w aferę, a jednocześnie absolutnie nic z tym nie zrobiło do czasu przejęcia władzy przez nową większość sejmową. I zobaczymy, jak się rozwinie ta sytuacja. Sam jestem ciekawy. Chętnie będę śledzić, co się stanie z panem Piotrem W., o którym nikt nie słyszał. A jeżeli do niego dojdą informacje, że wypierają się najważniejsi ludzie w PiS-ie, że w ogóle z nim mieli kontakt, tak samo pan Mateusz Morawiecki, mówiąc, że absolutnie on nigdy z nim nawet nie rozmawiał, nie miał kontaktu, a widać, że wielokrotnie śmieszkowali na sali plenarnej, no to może pan Piotr Wawrzyk też się zdenerwuje i trochę powie, że jednak on akurat słyszał, wiedział. No tym bardziej, że przecież pan Piotr Wawrzyk, no bo zgodził się na to, żeby publikować jego wizerunek, był znany szerzej gdzieś tam też w swoich kręgach. W końcu tak często witał swoich tiktokowców, jakkolwiek to gramatycznie nie brzmi dobrze. I wręcz witał go przecież z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie przecież Jarosław Kaczyński witał tutaj właśnie z panem posłem, z panem wiceministrem. Co już jest po prostu kompletną hipokryzją. I tym, jak po prostu no, się traktuje takich ludzi. A tak jak też powiedziałeś, zależy, co będzie sypał. Trochę powiem ci szczerze, bardzo, ale to bardzo mi brakuje tych nalepek. Solidarni z Wawrzykiem, żeby doczepić tego trzeciego. Wreszcie była wielka trójca, Kamiński, Wawrzyk, Wąsik. Taki typowy KWW. Jak ja mam nadzieję, że z kolei my będziemy solidarni z ofiarami Wawrzyka, Kamińskiego, Wąsika i wszystkich przestępców, którzy jeszcze nawet nie są skazani prawomocnymi wyrokami. Natomiast mam nadzieję, że niezależne sądownictwo postawi im diagnozę tego, jak działali przez ostatnie 8 lat. I wtedy my wszyscy będziemy mieć nalepki solidarni z ofiarami. I mam nadzieję, że Kościół katolicki również będzie solidarny z ofiarami, a nie z przestępcami. No z Kościołem katolickim to akurat jest różnie, bo skoro z drugiej najważniejszej osoby w postaci w Biblii potrafili zrobić prostytutkę przez 1400 lat, co dopiero Jan Paweł II odkręcił. Mowa tu oczywiście o Marii Magdalenie, która prawdopodobnie była na równi ważna jak święty
Piotr, no to jednak z tym Kościołem katolickim chyba bym nie przesadzał, szczególnie w Polsce, bo po prostu no to jest wstyd to, co oni robią i to, co po prostu, jak się kompromitują i jak po prostu im ubywa wiernych. I dopóki Kościół katolicki będzie wspierał przestępców, a nie ofiary, dopóty tych wiernych będzie coraz mniej w Kościele katolickim i na to Kościół katolicki po prostu zasługuje. Dlatego świeckie państwo powinno być jak najszybciej wprowadzone. No też mam taką nadzieję i nie mówię, żeby tu po prostu odcinać całkowicie Kościół od fruktów, no bo to się nie da też, zresztą dobrze wiem, jaki jest w budżecie też koszt funduszu kościelnego. Więc no to też tak nie można zrobić, no bo no, nie oszukujmy się, nie chcemy chyba wojny domowej mimo wszystko, bo tak trzeba to zrobić po prostu z głową. Też myślę, że jakieś negocjacje może nie z polskim kościołem, ale z Watykanem tutaj przyniosły jakieś efekty. No nie można gdzieś tam ukrywać, że Watykan istnieje i że jednak gdzieś tam wyznawców Watykanu ogólnie rzecz biorąc jest no, kilka milionów w Polsce, że trzeba to zrobić, ale trzeba to zrobić też z głową, no bo to jest tak samo trochę jak z tą sprawą aborcji, gdzie PiS zrobił taką rzecz, a nie inną, no i spowodował, że to okno Overtona się teraz przewróci w drugą stronę prędzej czy później, jak tylko będą do tego warunki. I tak po prostu będzie. No dobrze, a teraz tak jeszcze tak o jednej osobie chciałbym porozmawiać. Może nie jakoś medialnej w ostatnich dniach, ale myślę, że tutaj ta postać będzie dosyć kluczowa, jeśli chodzi o wyjaśnienie afer pisowskich. Mówię o panu szefuniku, panu Banasiu, Marian Banaś. Co byś powiedział na ten temat? Jak myślisz? No bo też są dwie szkoły. PiS teraz twierdzi, że powinno się go posadzić do więzienia, bo to jest wielki zbrodniarz, mimo że sami go wybrali. Ale tak jak trochę z Wawrzykiem, odcinają się od niego, nie znają go w ogóle. To był błąd, że go wybrali. Ale z drugiej strony najpierw ówczesna opozycja, dzisiaj partia rządząca, mówiła, żeby go odwołać, że jest przestępcą i tak dalej. A dzisiaj jednak trochę polegamy na nim. Polegamy na informacjach jego ludzi, na jego samego informacjach. Co powinna według ciebie zrobić większość rządząca z Marianem Banasiem? Nie mówię, że teraz, no bo ciężko go zdjąć z funkcji szefa NIK-u. PiS-owi się przecież to nie udało. Czy faktycznie, nie wiem, rozliczać go z tego, co zrobił przed tym, czy jednak postawić trochę faktycznie jako świadka koronnego, no bo może więcej wiedzieć niż inni. Ja w ogóle widzę korelację pomiędzy kryształowym Marianem a kryształowymi Wąsikiem i Kamińskim. Tylko że no, PiS zawsze nazywa swoich cudownych ludzi kryształowi, a kiedy oni już nie działają dla PiS-u, tylko na przykład dla Polski, tak jak pan Marian Banaś, no to już nie są kryształowi, już należy ich zamknąć, żeby siedzieli cicho, bo jeszcze coś, nie daj Boże, powiedzą nie tak, co się nie spodoba panu Kaczyńskiemu i będzie problem bardzo duży. Jeżeli chodzi o Mariana Banasia, dla mnie to jest człowiek, który wykonuje swoją pracę. Absolutnie nie pałam do niego jakąś sympatią. Nie jest to człowiek z mojego kręgu politycznego, światopoglądowego i tak dalej. Natomiast wykonuje swoją pracę moim zdaniem rzetelnie. Ujawnia wszystkie afery, przekręty PiS-u. Tam, gdzie powinna być kontrola NIK-u, tam ona jest. Więc powinien już dotrwać do końca swojej kadencji. Następnie nasza większość rządowa powinna się przyjrzeć każdemu jego działaniu, czy faktycznie w jakiejkolwiek sprawie nie zataił informacji, bądź nie działał wcześniej dla PiS-u, a później nie wymyślił czegoś przeciwko PiS-owi. To wszystko ma być transparentne, więc nowy szef NIK-u, wchodząc po Marianie Banasiu, będzie musiał po prostu skontrolować NIK z działań operacyjnych, które były przez nie podejmowane. No miejmy nadzieję, no bo faktycznie no, trzeba będzie posprzątać, ale no faktycznie, no trochę to jest taki, z takim, jak mówi się o pożytecznych idiotach, no to trochę tu jest taki pożyteczny, że tak powiem, przestępca. No bo jednak faktycznie, no to, że zrobił trochę, nabruździł trochę, jeśli chodzi o PiS, no to faktycznie nam, znaczy tej demokratycznej stronie pomaga, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. A to teraz trochę... Jak też się pan Paweł, twój kolega, że tak powiem, z list wyborczych, co prawda z PiS-u, no, ale jednak z tego samego kręgu, gdzieś tam się nam zmydlił. I jak myślisz, jak on postąpi? No bo dobrze wiemy, że prędzej czy później podejrzewam i Jakubiak, i pan Sachajko, który już chyba dawno już jest w PiS-ie, tylko że oficjalnie się do tego nie przyznaje.
Co z nim będzie? No bo jednak Paweł Kukiz zmienił się antysystemowcem. Dostawał pieniądze, przecież 4 miliony na jego tam działalność fundacyjną czy jakąś tam jakieś firmę. I teraz te pieniądze się skończą. No bo prędzej czy później się skończą, Duda przestanie być prezydentem, to już całkiem nie będzie tej możliwości. Jak byś widział jego, że tak powiem, dalszą przyszłość polityczną do 27 roku? Czy faktycznie będzie gdzieś tam próbował się znowu przytulić? Może do Kosiniaka-Kamysza, może do kogoś innego? Czy jednak będzie już trwał, będzie tym pisowcem, przyzna się, dobra, z PiS-em mi najlepiej, że oni są antysystemowi, że ja tu chcę zostać, bo mi tu dobrze i tak dalej. No widać nawet po głosowaniach, że Paweł Kukiz po to nie wstąpił do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, aby mieć tą furtkę odrębności, pokazania swojej niezależności. Natomiast łatka bycia pisowcem już na nim pozostanie na wieki wieków. Politycznie jest spalony, więc nikt absolutnie z obecnych partii rządzących nie może sobie strzelić w kolano i przyjmować na pokład człowieka, który zmieni pogląd tak jak wiatr zawieje. On może mówić, że oczywiście, jeżeli spełnicie te moje kluczowe ustawy, tak jak PiS obiecał, to ja będę głosować tak jak wy chcecie, ale tych trzech posłów naprawdę ani nie ratuje w tym momencie większości, ani nawet gdyby miały ratować większość, to uważam, że większość sejmowa wolałaby zarządzić nowe przedterminowe wybory albo być rządem mniejszościowym, aniżeli rządzić z kimś, kto absolutnie nie rozumie, czym jest polityka. Polityka to nie jest sprzedawanie się i działanie niby dla swoich ustaw, kilku kluczowych, ale jednocześnie działanie na 1000 innych ustaw, które niszczą nasz kraj, tylko za każdym razem, przy każdej ustawie mamy przede wszystkim mieć na względzie obywateli, Polki i Polaków. Po to każdy człowiek kandyduje z list danej partii, aby w pierwszej kolejności działać dla obywateli, w drugiej kolejności dla dobra partii. I ta kolejność nie może być absolutnie zaburzona. No dobrze, a jak myślisz, byliby go w stanie pisowcy gdzieś tam wystawić na przykład na kandydata na prezydenta Opola, dajmy na to? Czy raczej nie? Czy raczej myślisz, że tutaj nie byłoby takiej możliwości? Prędzej widziałbym na prezydenta Opola Patryka Jakiego, bo jednak jest Opolem związany. Natomiast też podejrzewam, że nie zrezygnuje przecież z Europarlamentu, pomimo tego, że tak pluje na Unię, to pieniądze z Unii są bardzo przyjemne i zapewnią mu tak naprawdę dostatnie życie do końca. Natomiast nie, Paweł Kukiz myślę, że po tym co zrobił, czyli że nie wstąpił do Klubu Parlamentarnego PiSu, też jest w jakiś sposób spalony u Jarosława Kaczyńskiego, więc on teraz sobie będzie tak zimować w takim swoim kole poselskim razem z Markiem Jakubiakiem. Zobaczymy co z panem Sachajko, który może jak zobaczy, że mu się nie opłaca być w kole, tylko wolałby być w klubie, to PiS na pewno się uśmiechnie, żeby mieć jednego posła więcej. Natomiast podsumowując, absolutnie Paweł Kukiz nie jest człowiekiem, który mógłby być teraz wystawiony przez PiS na jakąkolwiek ważną funkcję. Chociaż z drugiej strony tu się z tobą nie zgodzę, bo mam wrażenie takie, że wręcz Sachajce i mniej może Jakubiakowi to trochę pasuje, że oni są w tym kole, no bo z jednej strony może nie ma gdzieś tam tych fruktów, może nie są podpięci pod kroplówkę pisowską, ale z drugiej strony mogą zaistnieć. No bo przecież przy każdym praktycznie jakimś tam, nie wiem, wystąpieniu, czy jest jakaś ustawa procedowana, no to najczęściej Sachajko wychodzi jako ten jeden, on ma najwięcej wystąpień, bo po prostu jest jeden z trzech, więc może sobie na to pozwolić, może sobie powiedzieć co chce, przyklasnąć PiS-owi oczywiście, no ale może zaistnieć. Wstąpiłby do klubu PiS-u, no to miałby przed sobą, nie wiem, takiego Suskiego, takiego Błaszczaka, Kaczyńskiego i wielu, wielu innych, a tutaj może się podremnić, zawsze ma dostęp do mównicy, wszystko pasuje, więc tu akurat bym się z tobą nie zgodził, żeby raczej chyba mu się opłacało wejść do PiS-u. Czyli ja uważam, że on wejdzie do PiS-u w momencie, kiedy PiS obiecałby mu na przykład właśnie start do Europarlamentu, do jakiegokolwiek innego stanowiska, które by go satysfakcjonowało, bo faktycznie tak jak mówisz, na ten moment, na dzień dzisiejszy ja też uważam, że absolutnie dla niego pobyt w kole jest dużo lepszy, ponieważ z każdym wnioskiem formalnym może wystąpić on, a nie właśnie Mariusz Błaszczak czy Marek Suski. Tam by nie miał siły przebicia, byłby szeregowym posłem. Teraz jest człowiekiem wyróżniającym się na ich tle. No więc właśnie. I tak na koniec już trochę, no bo trochę przed nagraniem rozmawialiśmy trochę o twoich planach.
Mówiłeś trochę o wyborach samorządowych. To powiedz mi, bardziej byś się widział w Radzie Miejskiej, czy może w Radzie Powiatowej, czy może w Radzie Wojewódzkiej, w Sejmiku Wojewódzkim, czy no, gdzie aspirujesz, że tak powiem? Myślę, że sejmik wojewódzki to jeszcze nie ten kaliber, to za duży. Natomiast jako mieszkaniec Żoliborza, mieszkam tutaj od 2 lat, odkąd studiuję, chciałbym na pewno reprezentować mieszkańców Żoliborza w Radzie, zajmować się ich problemami i być dla nich dostępnym, polepszać ich życie tutaj lokalnie, miejsko, a niekoniecznie też ogólnopolsko. Natomiast nie będę w żaden sposób ukrywać, że moim celem jest zostanie posłem i działanie ogólnopolsko. Czy będę mógł działać dla Opolszczyzny, z którą jestem związany na zawsze swoim sercem i dlatego stamtąd też startowałem, czy też mieszkając już w Warszawie na stałe po studiach, to już będzie decydować wola wyborców, wola guru partyjnego. Natomiast ja jestem dostępny zarówno tu i tam, a na ten moment chętnie podziałam dla mieszkańców Żoliborza lub jakiegokolwiek innego zakątka Warszawy. Zobaczymy, gdzie się w ogóle uda wystartować. No tego ci życzę, no bo, ale z drugiej strony tak sobie mówię, może gdyby Kaczyński zapomniał okularów, może by była szansa, żeby na ciebie gdzieś tam wydał krzyżyk. Więc jest tutaj taka nadzieja. Miałbyś niezłe poparcie. Nie wiem, czy akurat jego krzyżyka bym nie chciał, ani jego, to byłby po prostu pocałunek śmierci dla mnie, więc niech on sobie głosuje na swoich kandydatów. Podejrzewam w ogóle, że on i tak w tym domu na Żoliborzu nie mieszka, tylko gdzieś poza, z tego co słyszałem, więc czy on tu będzie głosować, czy może w Kielcach jak startował, no to się przekonamy. No ja słyszałem ogólnie, że on prawdopodobnie śpi na Nowogrodzkiej, bo i tak mu się nie opłaca wracać z jednego miejsca do drugiego, więc prawdopodobnie ma gdzieś jakąś karimatkę z kotem na Nowogrodzkiej, jakaś jest tam może kanapa, telewizor, którym musi obsługiwać były prezes TVP, bo on sam nie potrafi, więc... Po nocach. No więc kolejny, właśnie... No... Kolejny, który nie potrafi obsługiwać czegoś. Tu pani Wąsikowa nie potrafi termostatu, ten telewizora, no eksperci w tym PiSie po prostu. No i trochę Kaczyński się też trochę wygadał tym, że o 3 w nocy ogląda telewizję. Trochę to przyznał się do tego, że no faktycznie 13 grudnia spał do południa, więc coś w tym jest. Oczywiście, on jest śpiochem niesłychanym, dlatego tak na poranne 9 rano 10, kiedy są posiedzenia Sejmu, albo nie przychodzi na sam początek, tylko dopiero dochodzi w trakcie, albo się spóźnia i wygląda jakby dopiero wstał z łóżka. No więc właśnie, no to jest przypadłość, no w końcu nasz prezes. Trochę wygląda jak taki typowy Polak z rana. Brakuje czasami wkurzenia, ale to raczej, no to jest takie mieszanka, trochę zmęczenia, trochę wkurzenia. Coś mu się tam palnie o Tusku. Gdybyśmy tak żyli z nim na co dzień, to podejrzewam, że wszystkie te wymienione przez ciebie cechy u niego również się pojawiają. No więc właśnie, tak to jest. No to tak na koniec, jak skoro mówisz, że z Warszawy chciałbyś startować, to kogo byś widział na kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego? Bo tu nie mówię, że oczywiście, no bo myślę, że to się zakończy w pierwszej turze, tak samo jak w Poznaniu, pewnie też w Gdańsku się zakończy w pierwszej turze, ale w Warszawie. Kogo PiS wystawi przeciwko Trzaskowskiemu? Już Patryk Jaki był nieudanym eksperymentem i zobaczyli, że wystawianie człowieka z Opola nie jest najlepszą decyzją i teraz podejrzewam, że postawią na pewno na kogoś z Warszawy. Słyszałem o pośle Krajewskim, nie wiem czy to jest aktualny poseł czy nie. Na pewno to nie będzie człowiek z pierwszego szeregu. Oni wiedzą, że przegrają, więc nie mogą w żaden sposób postawić kogoś, kto się zhańbi, że przegra w tak drastyczny sposób. Czy to będzie pan Krajewski, czy będzie jakikolwiek inny poseł z Warszawy, przekonamy się o tym już niedługo. W ogóle wybory samorządowe mogą się okazać jedną wielką porażką PiSu. Wiem, jak to wygląda w sejmikach, że aktualnie 15 sejmików będzie należeć do aktualnej większości parlamentarnej, tylko na Podkarpaciu mają szansę na większość, więc no, będzie ich porażka bardzo bolała. No, tym bardziej, że to też będzie o tyle ciekawym moim zdaniem sytuacja, no bo chyba po raz pierwszy od lat będzie tak, że to nie Koalicja Obywatelska będzie rządzić w tych sejmikach jako ta największa partia, ale też się mówi, że właśnie Trzecia Droga będzie tą lepszą partią, z lepszym poparciem, chociażby chyba w warmińsko-mazurskim, z tego co wiem, że ma być tak, że właśnie PiS będzie na pierwszym miejscu, że wygra w sejmikach, na drugim będzie Trzecia Droga, na trzecim Koalicja Obywatelska, no ale z racji tego, że wiadomo, że PiS nie będzie miał zdolności koalicyjnej, no to wtedy
właśnie trzecia droga będzie tą siłą, która będzie pewnie, no, że tak powiem, trząść tym właśnie z Koalicją Obywatelską, ale jako tym mniejszym graczem, więc to będzie ciekawe. No i plus też myślę, że chyba jedynym takim miastem, które pewnie będzie PiS-owi zależeć, no to będzie Kraków. No bo tam wiadomo, że odchodzi prezydent Majchrowski wieloletni, a od wielu lat przecież Małgorzata Wasserman ma tam chrapkę, żeby gdzieś tam się wcisnąć. I teraz jest, to też zależy od mądrości rządzących, czy wystawią jednego kandydata wspólnego, czy jednak będzie tych mniejszych trochę, co spowoduje, że po pierwsze będzie druga tura, a po drugie, że po prostu no, Wasserman będzie miała przez to większe poparcie. Ja myślę, że nasza większość rządowa będzie musiała się dogadać w wielu kwestiach, tak samo w wyborach prezydenckich na prezydenta Polski. Mam nadzieję, że zostanie wystawiony jeden kandydat, który będzie ponad podziałami. Nie ma sensu aktualnie budować sobie opozycyjnych bloków. Jeżeli chcemy rzeczywiście rozliczyć PiS i działać dla dobra Polski, to ambicje jednej partii nie mogą przezwyciężyć dobra Polski. Nie możemy absolutnie się podzielić. Uważam, że koalicja 15 października powinna już na zawsze w historii zapisać się jako nowy początek różnych środowisk, różnych partii, które są w stanie dla dobra Polski pozbyć się swojego ego, pozbyć się swoich ambicji i patrzeć, w których miejscach faktycznie dany kandydat, dana partia ma większe poparcie. Na wschodzie wiadomo, że trzecia droga będzie miała większe poparcie, na zachodzie Koalicja Obywatelska, na mojej kochanej Opolszczyźnie Koalicja Obywatelska wygrała w końcu z PiS-em. W końcu odbiliśmy ten bastion trochę PiS-u. Bardzo mi było przykro, że tak długo PiS tam rządził. I teraz w sejmiku wojewódzkim również już wiem, nie tylko w sejmiku wojewódzkim, ale również w radach miejskich i powiatowych będzie wystawionych bardzo wiele naprawdę wspaniałych kandydatur na Opolszczyźnie, więc polecam naprawdę zapoznać się z sylwetkami, ponieważ będą bardzo ciekawe osoby mogły was reprezentować i dbać o wasz interes. No więc właśnie, no tutaj też przyłączam się do tego życzenia, chociaż z wyborami prezydenckimi się trochę nie zgodzę, bo mam taką nadzieję, że mimo wszystko będzie dwóch kandydatów, że faktycznie Lewica sobie da spokój i PSL sobie da spokój, ale nie ukrywam, że naprawdę może być ciekawym pojedynek właśnie Trzaskowski, Hołownia i ktoś z PiSu. I mam pytanie, taką cichą... Czy pana prezydenta Trzaskowskiego na pewno Koalicja Obywatelska wskaże jako kandydata? Ponieważ premier Tusk osiągnął bardzo wiele w swoim życiu, jest naprawdę świetnym przywódcą i ja czerpię od niego jako człowieka, który oczywiście popełnił błędy w swojej przeszłości i za które już wielokrotnie też przepraszał. Natomiast na ten moment moim zdaniem to jest taki prawdziwy mąż stanu, który jedyne czego w życiu nie osiągnął to prezydentury. Teraz jest ostatni moment na to, aby został tym prezydentem, później już wiek może mu nie pozwolić na to, więc czy premier Tusk zdecyduje się na wystartowanie w wyborach prezydenckich? Zobaczymy. No więc właśnie, tylko żeby tutaj właśnie nie było tej zasady, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, bo nie sądzę, że Tusk z Trzaskowskim będą się bić o tę prezydenturę, ale faktycznie może się okazać faktycznie tak, że powiedzą, dobra, Hołownia się przygotował, Hołownia jest, Hołownia wygra z każdym, więc ten, ale z drugiej strony właśnie miałbym taką cichą nadzieję, mimo że też jestem zwolennikiem, żeby to właśnie osoba doświadczona najbardziej, taka już zaawansowana, może nie aż tak bardzo wiadomo jak prezydenci Niemiec wiekiem, ale tak jak właśnie no starszy jednak o tych kilkanaście lat Donald Tusk, premier Donald Tusk od prezydenta Trzaskowskiego. Tutaj bym się zgadzał, ale z drugiej strony patrząc na gdzieś tam arytmetykę, ciekawym zjawiskiem byłoby to, gdyby faktycznie doszło do drugiej tury Trzaskowski-Hołownia. Że nikt z PiS-u bym nie wszedł, to już by była ostateczna klęska PiS-u, że nawet nie patrząc na to, że faktycznie Donald Tusk byłby lepszym prezydentem i to byłoby zmniejszenie jego kariery, ale sam fakt tego, że do drugiej tury mógłby się stawić ktoś, kto nie jest z PiS-u, moim zdaniem to by było bardzo ciekawe socjologicznie. I pomijając oczywiście fakt tego, jakby ta druga tura wyglądała, no bo frekwencyjnie podejrzewam, że to by była klapa faktycznie. Pewnie zwolennicy PiS-u nie poszliby do urn. Natomiast dla mnie osobiście, czy prezydentem Polski zostanie Rafał Trzaskowski, czy pan premier Donald Tusk, czy pan marszałek Szymon Hołownia, będzie to przepaść w porównaniu do tego, co mamy aktualnie. Będzie przepaść oczywiście na plus. Moim zdaniem pan Duda w ogóle nie dorósł do roli prezydenta Polski. Został wystawiony jako człowiek z takiego dołu trochę, który nie jest właśnie przesiąknięty żadną łatką złego PiS-u.
i niestety wystawili kandydata, który nie był przygotowany do pełnienia tak ważnej roli pierwszej osoby w tym naszym pięknym kraju, naszej Polsce. I widzimy to w aktualnej sytuacji, kiedy ani się wysłowić nie potrafi, ani nie jest w stanie działać logicznie dla dobra Polski, tylko dla dobra jednej partii. On nie dorósł absolutnie do pełnienia tak zaszczytnej roli, więc mam nadzieję, a wręcz przekonanie o tym, że w 2025 roku będziemy mieli prawdziwego męża stanu, niezależnie od tego, czy to będzie właśnie pan Hołownia, pan Trzaskowski czy pan Tusk, to będą prawdziwi mężowie stanu. Też mam taką nadzieję, wręcz taką pewność i tutaj tak jak słyszę niedowiarków, że no pewnie PiS znowu kogoś wystawi, może to będzie Płażyński, może to będzie Jaki, może ktokolwiek to inny, no wątpię, że Polacy już widzą, też widzę po PiSowcach, którzy już mają dosyć tego PiSu, którzy już mają dosyć Wąsika, Kamińskiego, TVP, trochę się też zreflektowali oglądając nowe TVP, widząc redaktora Czyża, redaktora Łuczyńskiego czy innych dziennikarzy faktycznie z krwi i kości, a nie propagandystów, że już jednak ta narracja się zmienia i że to faktycznie się zmieni. No, a wielu, wielu wyborców PiS nawet sami przyznają, że w końcu w TVP nie sieje się propaganda, hejt i nienawiść i dzięki temu zostają po prostu przy oglądaniu TVP. Nie jest to zgodne z ich światopoglądem, natomiast sami przyznają, że w końcu jest zmiana, w końcu tego można słuchać. Więc jeżeli oni to przyznają, to jak wiele osób nawet nie wiemy o tym, że odwróci się w tym momencie od PiSu, kiedy dowie się w końcu po 8 latach prawdy, faktów, a nie propagandy, manipulacji i kłamstw. No więc właśnie i tego sobie i Polsce życzę, a tobie życzę przede wszystkim, niezależnie gdzie trafisz, ale żebyś trafił jako radny, gdziekolwiek tam się znajdziesz, no bo warto jest mieć takich ludzi jak ty. No i mam nadzieję, że w następnym naszym spotkaniu już jako radny będziesz mógł oceniać to faktycznie, już będąc bliżej czy to wyborów europejskich, czy prezydenckich, kto faktycznie będzie miał największe szanse na prezydenturę. I dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję i za rozmowę, i za życzenia, oby się sprawdziły i chętnie wtedy przyjdę, a nawet jeżeli się nie uda być radnym, to chętnie również przyjdę i opowiem o swoich spostrzeżeniach. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za rozmowę i jeszcze raz ci życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. A ja was zapraszam na moje media społecznościowe, na program Naprawdę Nieobiektywnie, na nowy format, który trochę taki był testowo, ale teraz mam nadzieję, że wyjdzie już z takiego pełnego kopyta, raczej emitowany od niedzieli do czwartku, czyli naprawdę 20 sekund news, gdzie w 20 sekund będziecie mogli się dowiedzieć dwóch, trzech najważniejszych informacji dnia, bez żadnego komentarza, szybko, sprawnie i tak jak być powinno, a nie z żadnym komentarzem, czy to z jednej, czy to z drugiej strony, tak jak miało to miejsce w wiadomościach. Widzimy się w kolejnych odcinkach programu Naprawdę w poniedziałek o 20. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Oglądajcie, słuchajcie, czytajcie na wszystkich dostępnych źródłach. Na YouTubie, na Spotify, na Twitch, Instagramie, Facebooku, X-ie oraz na wszystkich dostępnych źródłach. Czytajcie, oglądajcie, szczególnie programy Naprawdę Nieobiektywnie oraz zupełnie nowy format Naprawdę 20 sekund news, w którym będziecie mogli dowiedzieć się, co jest najważniejszego w świecie. Oglądajcie programy Naprawdę Nieobiektywnie w poniedziałki i wtorki, zawsze o godzinie 20. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.